Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w szachach szybkich w Uzbekistanie. Bierze w nim w nich udział wielu polskich szachistów, m.in. Jan Krzysztof Duda, ale też jest Kacper Piorun czy młodsze pokolenie, czyli Jakub Seman, aktualny mistrz świata do lat 16. Zapraszam serdecznie do analizy, do śledzenia tego turnieju. Podlinkuję link oczywiście do strony organizatora. Można sobie poczytać o szczegółach, jeśli chodzi o nagrody, bo są fantastyczne i tutaj panowie i panie też będą reprezentować nasz kraj na tych, na tych zawodach i mam nadzieję, że tutaj trzymamy kciuki mocno za Janka jakie tutaj rezultaty będzie nam Janek tworzył znaczy zobaczymy jak mu pójdzie wiem, że już po pierwszej rundzie są różne niespodzianki między innymi potknął się też Magnus Karlsson ale dystans 13 rund jest bardzo długim dystansem wiele niespodzianek jeszcze przed nami Janek rozpo Począł tutaj partię ruchem D4. Jego przeciwnikiem jest arcymistrz z Rosji Denis Kismatulin. O ile dobrze przeczytam jego nazwisko, no jest to arcymistrz. Takiego słabszego trochę pokroju, bym powiedział. Znaczy, moje wrażenie zawsze było takie, że był słabszego pokroju, ale y, szachy szybkie rządzą się swoimi prawami. Skoczek F6. Janek zagrał skoczkiem na F3 przeciwnik. Odpowiedział D5 i posunicie goniec F4, czyli London System na szachownicy. Osobiście uważam, że jest to debiut. Y, Mało rozwojowy dla zawodników, którzy zaczynają swoją przygodę z szachami, oczywiście on jest rozgrywany w dosyć prosty sposób, dlatego też ma wielu zwolenników. Na poziomie arcymistrzowskim jest to na pewno system spokojny, więc arcymistrz sobie jak najbardziej nie zaszkodzi tym debiutem. Czego nie można powiedzieć o osobach, które zaczynają grać w szachy i nie polecą. Bardzo nie polecam, nie gram systemu londyńskiego On, ten, ten debiut, można powiedzieć W cudzysłowie skrzywdził Kilku moich znajomych, szachistów, którzy już nie grają w szachy, bo nie osiągali progresu, ale właśnie przez, właśnie ten, właśnie przez ten debiut. Dobrze, tak już w słowem wstępu. Posunięcie C5, E3 ze strony Janka, skoczek ze strony przeciwnika na C6, skoczek z B na D2. Chodzi tutaj o to, że czarne nie mają żadnych problemów rozwojowych, dlatego system londyński myślę, że tym bardziej nie powinien interesować osób początkujących. Skoczek H5 z atakiem na gońca i tutaj Janek postanowił wziąć zwyczajnie pionkę. No jest to nasz zawodnik, który lubi brać pionki, na co przeciwnik wybił tego dobrego gońca i zagrał posunięcie G6. W ogóle czarne. Olały pionka C5 i będą chciały wstawić gońca, grać po przekątnej. Wygląda to ładnie. Posunięcie C3 oczywiście blokuje trochę tutaj zapędy tego gońca, ale gra toczy się dalej. Skoczek B3 i jest opcja no, bronienia pionka na zawsze. Jednakże po roszadzie i pogoniec E2 tutaj czarne zagrały A5. Ruch jak najbardziej normalny z uwagi na atak na tego skoczka. To jest taki typowy plan. Przypominam posunięcie A4. Hetman C7 tutaj grzecznie sobie gra przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy i G3 z obroną Pionka, rzecz jasna, wieża D8. Tu widzimy jest obrona pionka Jasne, że w tej sytuacji Po Hetman C7 Zbicie na D5 byłoby bardzo nieadekwatne No to To, to byłoby bardzo złe bicie Z uwagi na to, że chociażby wieża się fajnie otwiera Ale też można odbić pionka tutaj I wstawić później wieżę W każdym razie tu chodzi głównie bardzo o rozwój Więc czarne liczą na tego typu rzeczy No Janek gra G3 Oczywiście wieża D8 Skoczek z F na D4 No i tutaj problem białych tak, białych, moi drodzy, naszego zawodnika jest taki, że nie zrobił roszaty. Pozycja nie jest gorsza białymi, ale też nie jest jakaś super lepsza, jest normalna. Czarne po prostu przeszkadzają w zrobieniu roszady, co jest słuszną rzeczą. I skoczek zagrywa na B5. I tu się pojawia już mała niedokładność naszego zawodnika. Bardzo trudny ruch uważam do wykonania ludzkim okiem, goniec B5. Powiem Wam szczerze, że ten ruch mi się też bardzo nie podoba, bo tak, po co ja mam grać gońcem na B5, uderzając w skoczka, który jest dobrze broniony, więc nie. Nie rozumiem tego kompletnie, a tutaj czarne powierza E8 miałyby już kapitalne perspektywy. Więc nie rozumiem silnika szachowego. Mało kiedy będę go chyba rozumiał. Oczywiście, w skomplikowanych pozycjach jest łatwiej, bo silnik dobrze podpowiada. Ale tutaj nie kumam. No, na pewno na większej głębokości trzeba by więcej dać mu czasu do namysłu. Jednakże, no cóż, wróćmy do partii, bo jeszcze wiele fantastycznych przed nami. Skoczek na B5, Hetman zagrał na D7 i Hetman D2. Możliwe, że przygotowuje to długą roszadę. Posunięcie D4. I teraz pytanie, czy można zrobić długą roszadę? No cóż. Zrobić można, tylko co się stanie po takim posunięciu, moi drodzy? Ja, tak patrząc na te partie na żywo, bez silnika, sobie pomyślałem, co będzie po tym ruchu, bo jeżeli Hetman zbije na D7, to będzie bicie na B2, bardzo nieprzyjemne bicie, a po Król na B1 jest po prostu odbicie gońcem, i tutaj grozi ruch goniec na F5 w następnym ruchu. Więc myślę, że czarne, białe musiałoby się godzić z poświęceniem jakości, ale już w takiej. Bardzo, bardzo złej pozycji, więc no to nie przeszło. Na szczęście Janek, w tym momencie po ruchu D4, właśnie skoczkiem zbił, i tutaj nastąpiły szybkie bicia. Moi drodzy, wszystko do końca zostało wymienione. Wieża na D4 i posunięcie F3. Można by się upatrywać ruchu G4, żeby królem wejść i zgarnąć tego końca. Nie jest to takie proste z uwagi na to, że wieża wchodzi na D2 i będziemy tutaj po dwójce mocno też uderzać w gońca E2, a król jest przyklejony w tym momencie do tego gońca. No więc. Goniec, no, więc goniec wrócił na D7, aczkolwiek na no, ten plan na pewno by nie dał rady, ale straszyć można. Wieża D1 z opcją wymiany, oczywiście wieża aktywna, więc białe próbują tu wymienić. Chwilowo jest pionek więcej, ale to jest właśnie. Tylko chwilowo. Król D2 bicie na C5 i wieża E1. No i tak naprawdę, co Jan Krzysztof Duda uzyskał po debiucie i w grze końcowej? Moi drodzy, no nic. Ta pozycja nawet jest delikatnie lepsza czarnymi, z uwagi na to, że pionek stoi na białym polu. Wygrać jest to oczywiście czarnymi bardzo ciężko, praktycznie niemożliwe przy dobrej grze dwóch stron, ale wygrać białymi, nie wiem. No, po wymianie tutaj na e5, Janek już raczej wie, że to jest remis, ale próbuje. Próbuje po król e3, pogoniec na c6. Król d4 liczy też na to, że tu nastąpi taka wymiana. I białe by miały troszkę wyżej króla, więc jakieś tam perspektywy w końcówce na pewno by się pojawiły. No ale to y, grają arcymistrzowie, moi drodzy, i to nie jest tak łatwo. B6 na czarnym polu, ustawienie pionka. Posunięcie F4, król F7. Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Czarne wiedzą, że remis jest w kieszeni, tylko trzeba jeszcze uważać. Posunięcie G4 grozi G5. Może jakieś tam ciekawe rzeczy się zdarzą, ale czujnie. H6, żeby stawiać pionka na czarnym polu, żeby też goniec go nie dosięgał. To jest ważne h4, posunięcie g5, no i Janek ma tutaj pionkę na białym polu, również tutaj, ale to też jest pod kontrolą, e, zostało wybite, wybite e, i teraz król e3 z opcją, właśnie taką, żeby przepchać f5, ale nastąpiło bicie i bicie. Król f8, tu się pojawia jeszcze bardzo ciekawa rzecz, po król f5, goniec na d7, Janek zagrywa goniec e6. Bardzo ciekawy ruch, chodzi o to, że jak czarne pokuszą się o bicie pionka to nastąpi król G6 z wygraną pozycją. Ale żeby to wygrać, no to moi drodzy, pytanie do Was: co jest po ruchu H5? Możecie mi wierzyć na słowo, albo sprawdzić, że po tym ruchu jest niestety jedna możliwość, żeby wygrać białym, i to nie jest bicie pionka, i to nie jest bicie pionka pionkiem, i to nie jest bicie pionka królem, z uwagi na goniec C2, który zawsze, choć w tym wypadku to nie, bo tutaj trzeba grać królem, żeby pilnować polegie 7, ale po goniec C2 zawsze tu jest blokada, i chodzi o to, że ja tu może przestawię. Pionkiem, bo to jest też ciekawe, jest szach, i na przykład, jak król zagra. Powiedzmy na G5, no to król zawsze zdąży zagrać tutaj i wszystko się ładnie obroni. A też trzeba pamiętać, że te pionki mają też coś do powiedzenia w tej końcówce, więc na pewno białe tu nie chciały w ten sposób. Znaczy, chciały na pewno tak grać, a no przecież moi drodzy, nie pokazałem jak to wygrać, bo przecież po tym ruchu, po tym to, po tym jak wygrywać te pozycje, no jasne, G5 tylko wygrywa. Chodzi o to, że tutaj trzymamy królem te pola i gońcem, więc dajemy radę po szachu odejść na H6. I ten pionek dochodzi. Goniec zdąży zatrzymać tego i no może nawet sobie sprawdzić, żeby zagrać tu, tu jak strzałka, to strzałka. Ten pionek ucieka, król i teraz A4. Król zbija na H4, i goniec zatrzymuje tutaj te dwa pionki z wygraną pozycją. Więc tak to by wyglądało w partii. Nastąpiło po goniec E6, goniec E8, B3 nastąpiło. 7 i tutaj panowie pograli jeszcze kilka prostych posunięć i zgodzili się za moment na remis. Więc Janek remisuje w pierwszej partii z biały, białymi, z niżej notowanym zawodnikiem nie szkodzi, trzymamy kciuki za dalsze poczynania, moi drodzy, przejdę do partii drugiej, to jest z rundy drugiej właśnie partia Jakuba Semana z Jewginiem Najerem, bardzo silnym niegdyś arcymistrzem, podchodzącym pod 2.700, bardzo możliwe, że 2.700 było, tutaj Kuba rozpoczął bardzo dobrze turniej, moi drodzy Kuba ma bardzo niski ranking, 2.330 jak na jego możliwości bo w szachach normalnych już ten ranking podchodzi pod 2.500, więc bardzo silny Nasz zawodnik, posunięcie e4 Ale w szakach szybkich, tak jak mówię Jest dużo ciekawych rzeczy I Kuba bardzo ambitnie gra Z e, sycylijską, wariant Najdorfa właśnie po ruchu a6 Goniec na e2, posunięcie E5 od razu, skoczek na b3 Goniec na e7, goniec E3 Goniec e6 pilnujemy oczywiście pola d5. Skoczek zagrywa mimo wszystko. Ja tutaj kiedyś pamiętam, wygrałem taką partię niedawno i się bardzo pomyliłem, bo tutaj zbiłem pionka na e4, a wchodzi goniec na b6 i mogą być wielkie kłopoty dla czarnych. Więc trzeba gońcem odbić skoczka, pionek odbija, jest roszada. I G4, białe próbują grać bardzo ostro. No i Jakub tutaj chyba niepotrzebnie zagrał posunięcie skoczek E8, tak jakby się bardzo przestraszył, za szybko. Przede wszystkim w takich sytuacjach na pewno można by było bardziej, zagra znaczy zagrać lepiej, grając skoczkiem lub zagrać A5, A4 z takim planem. Właśnie jeśli skoczek stoi na polu B3, to w ten sposób można grać, jednakże Kuba po skoczek E8 i przeciwnik zagrał Hetman D2, Kuba zagrał H6 no, na, na, stawia się tutaj na strzałkę, można powiedzieć antyruch ale chodzi o to, żeby gońce wymienić taki był plan naszego zawodnika po długiej roszadzie nastąpił ruch A5, A4 skoczek D7 wyszedł Król b1, tutaj przede wszystkim białe mogłyby zagrać h4, bardzo ciekawy ruch, bo też po biciu tutaj na h4 otwiera się wieża i mogłoby być bardzo, bardzo niebezpiecznie, myślę, że wstawienie gońca też po drugiej stronie, żeby celować w skoczka, mogłoby, mogłoby tutaj stworzyć wielkie problemy czar dla czarnych, jednakże było inaczej. No ale tak jak mówię, szachy szybkie, Król B1, standardowe posunięcie. I Kuba zagrywa gońcem. Nastąpił ruch H4, bicie, bicie Hetmanem. Próba wymiany Hetmanów bardzo dobra zresztą, bo wymiana hetmanów tutaj e, myślę, że rozwiązywałaby wszystkie problemy, jeśli chodzi o ofensywę ze strony białych, Hetman zagrał na G3 i posunięcie G6. No to posunięcie jest zrozumiałe, bo jeżeli G5, to Kuba pewnie planował H5. E, a jeżeli posunięcie H5, to posunięcie G5 z blokadą wszystkich linii. E, to też jest takie dosyć typowe, ale jednak e, zamiast G6 tutaj Kuba mógł zagrać fajniej ostrzej, mianowicie Hetman B4. E, chcemy wziąć pianka albo. Zagrać B5. Okazuje się, że po takim ruchu można jeszcze białe fajnie przytrzymać ruchem H5. I jeżeli goniec by zbił tego pionka, to już nie trzyma pola B5, więc wtedy moglibyśmy uderzyć. I po tym ruchu moglibyśmy oczywiście albo zbić Hetmanem, potem próbować grać na A4, albo wyprowadzić skoczka, co byłoby bardzo ciekawe i żeby skoczek szybciej wszedł do gry. Więc partia na pewno mogłaby być. Ciekawa, znaczy nadal jest ciekawa, ale ruch G6 jest po prostu błędem. W tym momencie białe zagrały posunięcie F4. Na co Jakub? Wybił Hetman, wybił król G7. Tutaj można powiedzieć, że skoczek świetnie broni, wieża z Hana F1 i skoczek zagrywa na E5, właśnie żeby blokować, znaczy, żeby bronić bardziej te pola. Mówię o polu F7G6. I w tym układzie H5 nastąpiło. G5 wydaje się fajnie, bo pionki stoją na czarnych polach, ale pozycja czarnych jest bardzo zła, moi drodzy. Może być pozornie dobra. Hetman F5, tutaj się pojawia dobre pole, właśnie. Dla skoczka, niestety Hetman C7, goniec D3, próba też, właśnie taka prowokacja do wymienia gońca, co nie jest dobre czarnymi, bo skoczek tu jest bardzo potrzebny. Też jest opcja Dania, tutaj praktycznie mata, więc wieża zagrywa na H8. Skoczek wleciał do centrum Hetman C8, próba wymiany goniec na B5. Hetman wybił, moi drodzy. Skoczek wybił. No i tutaj krucha 7 pozycja czarnych jest bardzo zła, moi drodzy. Bardzo zła. Wie, że zagrała z D na E1. Tu mógłby nastąpić bardzo uproszczony wariant. Dziwię się trochę, że tak doświadczony zawodnik jak Najer na to nie poszedł, bo na pewno rozważał bicie z gońcem na E8. Chodzi o to, że po wymianie. Skoczek bierze pionka Powierza e7, bo tutaj grozi wybicie Można by było wieżą zagrać na 1 związać Wejść na tą linię, po ruchu e6 Skoczek by wrócił, wierzę na przykład na d7 i wieża na E4 z obroną pionka. Ta pozycja jest kompletnie wygrana białymi. Fantastyczny skoczek, pełna dominacja. Jest materiał więcej i tutaj pionka do C4 doprowadzić i spokojnie przeciwnika dusić. No cóż, na szachach szybkach, na szybkich to by było, myślę, że całkiem ok ale właśnie zawodnik tutaj przeciwnik Kuby zagrał wieżą z D na E1. Na co Kuba zbił pionka, i dalej białymi jest pozycja wygrana. Wieża wjechała, jest bardzo źle czarnymi, ale pojawiła się mikroszansa dla czarnych, tak nie patrząc na silnik, e, mianowicie te pionki. E, chodzi o to, żeby te, tymi pionkami ruszać. Ten skoczek już nie jest taki wieczny, można powiedzieć. No, wieża wzięła pionka oczywiście. Wieża D8 z jakąś tam obroną, no, ruch jak ruch, można powiedzieć. Goniec na D3. Król na G8 ucieka, no wygląda to niestety fatalnie. Skoczek dał szacha, król G7 i skoczek na G6. E, tutaj bardzo prosty plan, jeśli chodzi o wygrywanie takiej pozycji, to ruch B4. Zobaczcie, że skoczek przeszkadza w przecięciu wież e, i po takim wybiciu e, idzie pionek po prostu A5, A6, A7, wieża B8. Bardzo, bardzo prosty plan. Dziwię się też, że tak doświadczony zawodnik w ten sposób nie pograł. Czy znaczy można się dziwić w wielu kwestiach? Oczywiście, takie są szachy. Skoczek zagrał na G6. Wygląda imponująco. No nie można niby to zbić, ale to nic tak naprawdę wielkiego nie daje. Skoczek zagrywa na F6 i wzięcie. Wierzy, oczywiście no jakość mniej to jest jedyna szansa tutaj dla czarnych, bo skoczek był biały bardzo mocny, wie, że zagrała na a7, ale skoczek wziął na h Pozycja się wyrównuje, Kuba ma mniej niż minutę, przeciwnik ma trochę więcej tego czasu, aż 4 minuty i skoczek na f4. No i plan czarnych jest banalnie prosty, mianowicie ruszać tymi pionkami, kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że Kuba tutaj już się czuł dobrze, pewniej, Wieża zagrała na A6, H5 poszło. Wieża wzięła kolejnego pionka, ten pionek też ucieka. H4 i A5. A5 niestety jest ruchem przegrywającym. W ogóle bardzo ciężko znaleźć tutaj plan na wygrywanie. Myślę, że dla człowieka jest to praktycznie niemożliwe. Jestem pewny niemalże, że Carlsen również by nie znalazł tego planu na tym czasie. Goniec A6. Tutaj chodzi o to, żeby zagrać wieżą tak i może przejść do pomocy przez B4 czy B3. E, bardzo trudne, a plan gońca jest taki, żeby zagrać na B7 i iść tym pionkiem tutaj niżej. E, no cóż, e, to nie jest takie proste, jak widać. E, poszedł ruch A5, poszedł ruch H3, ruch A6, ruch a, e, H2. Już widzimy, że bardzo blisko są czarne. Król na A2. No i ten ruch jest już również bardzo kiepski Z uwagi na zbicie gońca Co jest bardzo istotne I kolejny pionek idzie Tutaj bardzo szybko po prostu kolejny pionek idzie Żeby wieża broniła cały czas ósemki Po A7 nastąpiło G3 Po wieża na H1 nastąpiło G2 Wieża zbiła No i można powiedzieć, że po tym wybiciu Białe dorabiało również Hetmana I tutaj dorabienie jest Hetmana Ale nastąpiło właśnie dorobienie Hetmana przez Kubę i białe się poddały z prostego powodu, bo jak nastąpi bicie to jest najpierw bicie pionka z szachem a potem odbijamy wieżę także Kuba wyszedł z dużego wora ale to słuchajcie jest normalne w szachach szybkich w blisu tym bardziej, trzymamy mocno kciuki za Kubę Simana ma dwa z dwóch, świetnie rozpoczął zawody, trzymamy również kciuki za pozostałych naszych zawodników moi drodzy, dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach z analizami z mistrzostw świata szachach szybkich i błyskawicznych pozdrawiam cześć